Witajcie! Dziś pokażemy Wam prosty sposób na matowienie szkła. Będziemy potrzebowali szklankę lub talerzyk, preparat, gąbkę, nożyczki, rękawiczki, czystą wodę, pędzelek i papier samoprzelepny lub okleinę. Z biblioteki wzorów Silhouette wybieramy interesujący nas projekt. W Silhouette Design Studio dobieramy wymiary grafik w taki sposób, aby pasowały do filiżanki spodeczka. Wokół każdego elementu rysujemy prostokąt, zostawiając spore marginesy z każdej strony. Zabezpieczą one obszar wokół projektu, aby nie został zabrudzony przez preparat. Po paru chwilach projekt jest już gotowy. Możemy wyciąć go w okleinie, papierze samoprzylepnym lub na zwykłej kartce, którą zabezpieczymy odpowiednio taśmą klejącą. Filiżankę oklejamy wyciętymi wzorami śnieżynek. Drobne elementy środka możemy przykleić samemu lub, jeżeli jest ich więcej, użyć papieru transferowego albo zwykłej taśmy malarskiej. Podczas przyklejania wzoru należy dokładnie zabezpieczyć krawędzie, tak aby preparat nie dostał się pod szablon. Po oklejeniu naszego przedmiotu zakładamy rękawiczki ochronne, aby uniknąć niepożądanego kontaktu z preparatem. Następnie za pomocą pędzelka nakładamy go na wyznaczone przez szablon miejsca, starając się pokryć powierzchnię w sposób równomierny. Preparat jest dość gęsty, co pozwala na pokrycie nim obydwu stron. Po odczekaniu minuty możemy już zmyć preparat, aby zobaczyć efekt naszej pracy. Jeżeli chcemy, aby obszar był bardziej matowy, po zmyciu preparatu nie odklejamy szablonu, lecz na suche, oczyszczone miejsce nakładamy raz jeszcze preparat, aby zwiększyć efekt. Po zdjęciu rękawiczek możemy odkleić nasz szablon, aby zobaczyć efekty. Całość przecieramy papierem, aby pozbyć się resztek preparatu, który mógł pozostać na szkle. Proces matowienia szkła jest nieodwracalny, tak ozdobione filiżanki czy kieliszki możemy więc swobodnie myć w domowej zmywarce. Tak przygotowany komplet z pewnością okaże się miłym świątecznym podarkiem. A po więcej informacji o naszych ploterach czy preparacie, zapraszam Was jak zwykle do wycinarni.